Piątek, 12 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. W bardzo trudnych warunkach kontynuowana jest akcja ratownicza w kopalni Redutowy po wczorajszym porannym wstrząsie. Nocą i dzisiaj rano po wstrząsach wtórnych zastępy były wycofywane. Ratownicy próbują wydobyć ostatniego górnika, który jest pod ziemią. Paweł Jędrusik. Na razie przełomu w akcji nie ma. Ratownicy przez całą noc pracowali pod ziemią, próbując dotrzeć do poszukiwanego górnika. Akcja nie jest jednak łatwa, bo w nocy ratownicy byli kilkukrotnie wycofywani z powodu wystąpienia wstrząsów wtórnych. Sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka, bardzo trudna. Mam informację, że górnicy, ratownicy nasi już są w miarę blisko, natomiast nie mamy żadnego sygnału z lampki, tak jak wcześniej informowaliśmy. W związku z tym mamy tylko obszar, w którym wiemy, że mniej więcej w tym rejonie górnik może się znajdować. Przypomnijmy, w wyniku wczorajszego wstrząsu zginął jeden górnik. W Redutowach z powodu tragedii odwołano część weekendowych imprez, a władze miasta zapowiadają, że po zakończeniu akcji ratunkowej wprowadzą w mieście żałobę. Zdelegowaliśmy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Oczywiście wychowawca jest w kontakcie z całą rodziną i także jako szkoła będziemy oferować wszelkie wsparcie, czy to finansowe, czy takie, które gdzieś pomoże udźwignąć tą tragedię, bo jest to niebywale mocna tragedia. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji Polskiej Grupy Górniczej. Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać akcja ratownicza. Według szacunków ratownicy mogą znajdować się około 200 do 300 metrów od poszukiwanego górnika. Policja szuka świadków. Każda informacja w tej sprawie jest cenna. W środę w miejscowości Łazy przy drodze znaleziono 10-latka. Chłopiec był nieprzytomny i miał wiele obrażeń. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Policjanci ustalają teraz, czy dziecko jadąc na hulajnodze przewróciło się samo, czy doszło do potrącenia albo zderzenia z innym pojazdem. Magda Sincewicz. Dlatego właśnie informacje od osób, które mogły cokolwiek widzieć, są takie cenne. W miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, prócz pól są domostwa. Może zatem ktoś coś widział lub słyszał. Pod numer alarmowy około godziny 13:40 zadzwoniła osoba, która poinformowała, że znalazła dziecko leżące na drodze. Służby, które przyjechały na miejsce, ustaliły, że jest to 10-letni chłopiec. Został on przewieziony do szpitala w Częstochowie. Obecnie policjanci z lublinieckiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury, jak doszło do tego zdarzenia. Czy dziecko jadąc na hulajnodze przewróciło się samo, czy może doszło do zderzenia z jakimś innym pojazdem. 10-latek wciąż przebywa w szpitalu. Jego stan jest stabilny. Jedni i drudzy chcą dobra lasów, ale obie strony mają zupełnie inne postulaty. W Katowicach przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim protestowali leśnicy. Obawiają się zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które mogą doprowadzić do, jak alarmują leśnicy, 100-tysięcznego bezrobocia. Ekolodzy i miłośnicy przyrody uważają, że leśnicy dbają tylko o swój interes, a nie o przyrodę. Łukasz Kądziołka. Po jednej stronie gmachu Sejmu Śląskiego leśnicy trzymali taki transparent, a po drugiej przeciwnicy ich postulatów taki. Chrońmy lasy, chrońmy siebie. Protesty związków zawodowych zrzeszających pracowników lasów państwowych odbyły się w całej Polsce. W Katowicach leśników było więcej niż kontrmanifestantów. Leśnicy nie wstydzą się tego, że pozyskują drewno, bo jest ono potrzebne i ważne dla polskiej gospodarki. Sektor leśno-drzewny to jest kilkaset tysięcy miejsc pracy, plus członkowie rodzin, plus dzieci. To jest 1,5, może 2 miliony ludzi, 6% podatków do budżetu państwa, podatków do budżetu samorządów. Uważamy, że można i należy zmieniać zgodnie z wiedzą leśną podejście do ekosystemów leśnych. Jednak nie w taki sposób, jak robi to Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czyli zdaniem leśników bez konsultacji. Jednym z postulatów jest zniesienie moratorium na użytkowanie lasów, które resort wprowadził w styczniu i dotyczy 10 obszarów, w których wycinka ma być wstrzymana lub ograniczona. Jak mówią ekolodzy, to zaledwie 1,3% powierzchni polskich lasów, a leśnikom chodzi wyłącznie o to, że 100 tysięcy osób straci pracę. No i to jest faktycznie realne zagrożenie, ale zaraz wam powiem, z czego ono wynika. Wynika ono mianowicie z tego, że w Polsce na każdy hektar lasu przypada 3,2 osoby w postaci leśników, które tym lasem się zajmują.
Dla porównania w Szwecji to jest 0,2 osoby. Przeciwnicy roszczeń związkowców zwracają uwagę na to, że dla lasów państwowych przyroda to czysty zysk. Nie ponoszą kosztów korzystania ze środowiska, bo przecież wyciągają drewno za darmo z lasu. My, obywatele, płacimy za korzystanie, za wodę, za ścieki, za emisję i tak dalej. Natomiast leśnicy nie muszą płacić z tego tytułu, pozostawiając ekosystem zniszczony. Dzień przed zapowiedzianymi protestami do leśników zwrócił się wiceminister klimatu. Jego zdaniem to polityczni baronowie lasów państwowych, którzy sprzyjali poprzedniej władzy, starają się wzniecać protesty. Próbują wmówić, że zmiana, przed którą stanęły lasy, jest czymś wymierzonym w was. Tymczasem ta zmiana jest dla was, bo sami o nią walczyliście. Wymierzona jest w nich i dlatego tak głośno krzyczą. Dzisiaj leśnicy przekazali swój apel wojewodzie śląskiemu. Dziękuję. Związek Leśników Polskich domaga się także natychmiastowej dymisji szefowej resortu i wiceministra Dorożały. W dobie aplikacji i facebookowych grup, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o tym, w których miejscach drogówka stoi z suszarką, mruganie długimi światłami nie jest już tak częste jak dawniej. O tym, że nie warto tego robić, przekonała się kobieta, która zamrugała do policjantów. Łukasz Kądziołka. Nie wiem, no. Ta kobieta nie wiedziała, że przed policją ostrzega policjantów. Jak pani jedzie zgodnie z przepisami, to się pani nie ma czego obawiać. To po co pani mruga? To fragment rozmowy nagranej przez policjantów gliwickiej drogówki po zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Gdy jechali nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem, zauważyli, że kierująca samochodem kobieta mrugała światłami drogowymi, ostrzegając innych kierowców o kontroli prędkości. Proszę pamiętać, że ostrzegamy wszystkich, nie tylko tych, którzy przekraczają prędkość, ale takie osoby, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości, które bardzo często jeżdżą w stanie nietrzeźwości, które z innych przyczyn, na przykład stanu technicznego pojazdu, unikają kontroli. Teraz niech pani pomyśli, jedzie taki z 3 promilami i teraz pani go ostrzeże, że tam policja stoi. W tym przypadku 44-latka została nagrana przez policyjną kamerę. Dłuższa rozmowa dopiero przekonała ją do tego, że popełniła wykroczenie, początkowo tłumacząc się, że zrobiła to nieumyślnie, niecelowo, przez przypadek. I po co takiemu wariatowi, co jedzie tutaj 100 na godzinę, mrugnąć, żeby on se zwolnił, a przejedzie koło patrolu i znowu da gaz do dechy i pojedzie, a za 300 metrów kogoś zabije. Kobieta ostatecznie przyznała się do wykroczenia, co skończyło się mandatem w wysokości 200 zł i 4 punktami karnymi. W tym roku zapłaciła już mandat za przekroczenie prędkości. W zasadzie nie ma dnia, żeby policja nie otrzymywała zgłoszeń o oszustwach albo próbach oszustwa przez telefon komórkowy. Jak działają oszuści? O tym przekonała się Alicja van der Kogen i nagrała rozmowę. Jaki jest schemat? O tym Paweł Jędruśk. Już na pierwszy rzut oka, a w zasadzie ucha, coś tu jest nie tak. Firma zarobiła w pani imieniu na pani koncie handlowym. I to nie mało, bo 60 tysięcy złotych. Problem jednak w tym, że to oczywiście próba oszustwa, bo po pięknych obietnicach są kolejne kroki. Dobrze, niech pani wejdzie do sklepu. Aha. Ja teraz ze wszystkim pani pomogę, zapoznam pani ze wszystkim. I będzie pan mi kazał ściągnąć jakąś aplikację, tak? Aplikacja od Komisji Nadzoru Finansowego, tak. To jest aplikacja, właśnie przez tę aplikację będziemy nagrywać naszą sesję wypłaty. A chodzi o aplikację zdalnego pulpitu, dzięki której złodziej może już wyczyścić nasze konto bankowe. W taki sposób próbowano oszukać Alicję van der Kogen. O sprawie poinformowała policję. Przedstawiają się, że są przedstawicielami firmy XYZ. Mówią do mnie pani Alicją, bo ten pan pierwszy raz już się zwrócił do mnie po imieniu, co już było trochę podejrzane. I zaproponował mi 60 tysięcy złotych, no, że te pieniądze niby zarobiłam przez kliknięcie jakichś zgód przy rejestracji w serwisie Allegro. Całą rozmowę Alicja van der Kogen nagrała i opublikowała w mediach społecznościowych, żeby przestrzec innych. Ale mimo wielu apeli ze strony policji, ofiar takiej metody oszustwa nie brakuje. Cały czas zgłaszają się do nas osoby, które zostają w różny sposób oszukane właśnie przy pomocy, czy to też połączeń telefonicznych, czy po prostu poprzez link, który został nam przesłany. Dlatego też musimy jak gdyby wszyscy uczulić się na coś takiego, jeżeli ktokolwiek do nas dzwoni, coś nam chce sprzedać, twierdzi, że ma dla nas zwrot jakichś pieniędzy, wystarczy na przykład zainstalować aplikację. Często te osoby też mówią z obcym akcentem. I warto pamiętać, że pieniądze po prostu nie spadają z nieba.
Dzisiaj krótka przedsezonowa prezentacja zawodników podczas towarzyskiego meczu z rekordem Bielsko-Biała. A już za tydzień pierwsze zmagania w pierwszej lidze i mecz Ruchu Chorzów z Odrą Opole, wyjazdowy. Tak jak wiele kolejnych w nadchodzącym sezonie. Powody są oczywiste, choć już tak oczywistym nie jest, kiedy kibice legendarnej drużyny będą mogli wybrać się na nowy stadion przy Cichej. Magda Sincewicz. Odeszło ich ostatnio 17, nowych pojawiło się 8. Niebiescy nie poddają się jednak. Wierzą, że uda im się wkrótce wrócić na swoje miejsce w tabeli. Wiadomo, że jeszcze to okienko trwa do 6 września, na pewno nie zamknięte. Na pewno będziemy jeszcze starali się jakby tutaj zwiększyć tą konkurencję na niektórych pozycjach i robimy wszystko, żeby tu właśnie bardzo dynamicznie się działo i żeby tą kadrę jak najszybciej mieć ukształtowaną tak już praktycznie w 100%, czy w 99%, bo też opcja last minute też wchodzi zawsze w rachubę. Ukształtowane miejsce do oglądania swojej drużyny chcieliby już też mieć fani niebieskich. Nowy prezydent nie zamierza zrezygnować ze swoich obietnic wyborczych. Byłbym człowiekiem niepoważnym, gdybym mówił jedno w kampanii, a drugie potem jakby w trakcie swojej pracy. Także sytuacja no, nie jest komfortowa, ale no, nie porzucam tych marzeń, a chcę być też osobą uznawaną za poważną. Najbliższe poważne rozmowy w tej ważkiej sprawie prezydent zamierza odbyć już w ten weekend. Wybiera się do Warszawy. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.